No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku Andrew wraz z zespołem będzie zdejmował baterię w Tesla Model S, ponieważ mamy niemalże pewność, że w środku znajduje się płyn chłodniczy. Także Andrew, oglądajcie, tak jest. Dobrze. Udało nam się samochód po dłuższych walkach podnieść na podnośniku. Niestety problem był taki, że było zawieszenie całkowicie padnięte, nie byliśmy w stanie go w ogóle podnieść. O. Także chłopaki będą najpierw wyciągać środkowe rzędy śrub z baterii, a później jak samochód opadnie, to boczne. Tak, żeby wyjąć baterię z samochodu. To co, Andrzej, na to będziesz baterię wkładał? Więc od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że wykręcamy środkowe rzędy śrub trzymających baterię do podłogi, tak, do konstrukcji. Podłogę to kolega mi podpowiedział i dzięki wielkie, bo cały czas będzie mi teraz to w głowie obijało. Podłoga jest oczywiście pode mną. Także te śruby montażowe, te środkowe rzędy schodzą jako pierwsze. Później samochód opuszczamy na palety, takie mocniejsze, żeby wytrzymały te 2,5 tony. I odkręcamy boczne rzędy śrub. Następnie samochód na podnośniku idzie do góry, a bateria zostaje w tym miejscu. No i później paleciakiem tą baterię przewozimy tam. No i tam już będziemy ją rozkładać i jakby zaglądać do środka. Także Andrew z zespołem będzie to teraz ogarniał. Dlaczego jeszcze jedna rzecz, dlaczego tak musimy zrobić? Bo abstrahując od wszystkiego, gdybyśmy tego nie zrobili, gdybyśmy odkręcili te wszystkie śruby, to ta bateria by spadła na chłopaków, by ich zabiła. A poza tym prawdopodobnie by nie spadła, bo elementy podnośnika po prostu by ją zatrzymały prawdopodobnie. Także żeby się pozbyć tej baterii, musimy najpierw odkręcić środkowe rzędy, a później rzędy boczne. I zobaczymy, co dalej będzie. Bateria jeszcze dodatkowo, to wszystko tam jest na klikach, czyli przewody wodne są samozatrzaskujące, czyli one wchodzą w takie specjalne rurki, to zobaczymy później przy ściąganiu baterii i odłącza się jakby przepływ wody, znaczy kulantu. A dodatkowo główne jakby kontaktory, znaczy przewody wysokiego napięcia, są na wsuwkach i wtyczki też są samozamykające do szyny kam. Więc samochód leży już na paletach, tak jak widać, także popatrzcie sobie. Wszystkie środkowe rzędy śrub są już usunięte. W tej chwili chłopaki będą ściągać te śruby, które zostały po bokach i główne śruby. No i później samochód pójdzie do góry. Także czekamy na to, aż chłopaki wykręcą i Irina wam pokaże, jak oni to robią. No i samochód poleci do góry. Śruby odkręcone, jedziemy w górę. Hejka, także jak widzicie za mną, bateria już jest na paletach. Niestety na razie mamy takie wyposażenie, bo wyciąganie baterii zdarza nam się sporadycznie. Natomiast docelowo i w docelowej lokalizacji będziemy mieli specjalny stół na kółkach, którym będziemy te baterie przewozić. Tutaj na razie będziemy to robić w taki sposób, no bo po prostu robimy to raz na kwartał, więc nie ma sensu zbytnio w to inwestować. Także bateria jest wyjęta, w tej chwili Andrew będzie odłączał ten bezpiecznik, który zresztą wygląda, jakby tutaj przeleżał 150 lat. Później będziemy ściągać tą obudowę, a później już główną pokrywę. Także patrzcie. To się po prostu rozleciało. Zaskoczę. Patrzcie na ten klucz. Patrzcie. Widzicie? Masz, Sasia. Teraz już przystępujemy do dalszej części prac. Tak jak widzieliście, tutaj jest woda, co odkrył Andrew. I teraz Andrew będzie ściągał tą oto pokrywkę. Czyli pierwszą pokrywę. No i zobaczymy co. Tutaj są terminale wodne, czy wodne, dla płynu chłodzącego. One są samouszczelniające, także jak ściągamy, to się uszczelniają i woda już nie cieknie. Woda, w sensie płyn chłodniczy, wiadomo co miałem na myśli. No i tyle, także Andrew, przystępuj.
powolutku aż do skutku. Rzeźbiarstwo artystyczne by Andrew. Niestety trzeba bardzo uważać, żeby nie przeciąć niczego wewnątrz. Także Andrew musi bardzo spokojnie i symetrycznie, Andrew podkreślam, spokojnie i symetrycznie działać. Pierwsza pokrywa otwarta. Na tą chwilę widzimy tylko lekkie ślady wilgoci. Idziemy dalej. Jest szansa, że tak naprawdę cały problem tkwi tutaj w tej puszeczce, ale to musimy jeszcze dokładnie sprawdzić. Na tą chwilę wygląda to tak, jak wygląda. Jesteśmy już w środku baterii. Wygląda na to, że jednak klient miał szczęście, ale Andrew jeszcze dokładnie sprawdza. Także awaria dotyczyła tylko i wyłącznie tego pojemnika na bezpiecznik, tej wnęki takiej, tej plastikowej, gdzie jest woda. Także kwestia bezpiecznika, oczyszczenia tego, założenia nowej klapki i prawdopodobnie wszystko będzie działać. Ale Andrew, jako że się ze mną założył, bo twierdził inaczej, teraz bardzo dokładnie sprawdza. No dobrze, także wygląda na to, że Andrzej, mimo iż bardzo chce, to jednak przegrał ze mną zakład. Wiesz, co mi wisisz, Andrew? Nie, jeszcze zobaczymy. No, także na szczęście, najprawdopodobniej na 99% na szczęście dla klienta tutaj wszystko jest w porządku, jest sucho. Także wymieniamy bezpiecznik, jakby wydobywamy stąd całą niepotrzebną wodę. Zakładamy baterię na razie w ten sposób, zobaczymy, czy ruszy. Jeżeli ruszy, no to super. W tej części materiału pokazaliśmy Wam, jak wyciągać baterię, jak ją otwierać i co znajduje się w środku. Jest to raczej niewykonalne w domowych warunkach, nikogo nie zachęcam do tego, żeby to robić, jeżeli nie ma odpowiednich uprawnień, odpowiedniego wyposażenia. W następnym odcinku pokażemy, jak tą baterię zamykamy i wkładamy z powrotem do auta. A na dziś lajkujcie, subskrybujcie, oglądajcie, a przede wszystkim wspierajcie nasz kanał. Dzięki!